10 niespełnionych obietnic rządu PiS. Wczoraj rozmawialiśmy o niespełnionych obietnicach Donalda Tuska. Dziś czas na obecnie urzędujący rząd, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego bądź Beaty Szydło. Obniżenie wieku emerytalnego. Otóż obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obiecywała premier Beata Szydło w swoim exposé. Jak zapowiadała wówczas szefowa rządu, obietnica miała być zrealizowana w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Minęło już dużo więcej, a zapowiedź ta ciągle czeka na realizację. Oczywiście nie tylko Beata Szydło obiecywała tę zmianę. Hucznie zapowiadał obniżenie wieku emerytalnego również Andrzej Duda, m.in. na swojej debacie prezydenckiej, czy też w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Powiedział, że to jest absolutnie możliwe, aby już w 2017 roku wiek emerytalny został obniżony. Kwota wolna od podatku. Kolejną obietnicą, która padła z ust Andrzeja Dudy, jest podwyższona kwota wolna od podatku. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za utrzymaniem w obecnym i przyszłym roku kwoty wolnej od podatku dotychczasowej wysokości, czyli 3091 zł. Projekt był odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z Konstytucją RP. Otóż o podwyżce kwoty wolnej od podatku mówiła Beata Szydło i Andrzej Duda. Alimenty. W pracach sejmowych utknął jeden z najbardziej nagłaśnianych przez ministrów projektów – nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Otóż miał on wprowadzić m.in. alimenty natychmiastowe – instrument ułatwiający szybsze uzyskanie środków utrzymania dla dzieci i nie wykluczający możliwości ubiegania się o wyższe alimenty drogą sądową. Alimenty natychmiastowe miały wynosić od 300 do 500 zł na dziecko, w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Projekt zakładał też postępowanie informacyjne poprzedzające rozwód par, które mają małoletnie dzieci. Początkowo planowano również wprowadzenie sankcji dla rodziców utrudniających kontakty z dzieckiem, ale MS się z tego wycofał. Krótko mówiąc, zapowiedzi były głośne, ale nic z tego nie wyszło. Podobna sytuacja jest z ustawą o nieletnich. Prace nad nią opóźniły się według nieoficjalnych informacji przez ustalenia z MSWiA dotyczące niektórych proponowanych kompetencji policji, a także m.in. kwestie związane z RODO. Planowane jest, jak zapowiada ministerstwo, kontynuowanie ich po wyborach. Regulacja ma wprowadzić m.in. nowy środek wychowawczy, ośrodki wychowawczo-adopcyjne, pomiędzy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i poprawczakami oraz ustalić granice przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat. Ustawa o biegłych i kuratorach. Ministerstwo nie dokończyło też prac nad projektami zapowiadanymi przez poszczególne grupy zawodowe. Na początku roku do ośrodków akademickich trafiła robocza wersja projektu ustawy o biegłych. Została skrytykowana przez oceniających ją ekspertów. Potem doszło do spotkania przedstawicieli resortu z przedstawicielami biegłych. Zapowiedziano, że zostanie zmieniona i słuch po niej zaginął. Resort Sprawiedliwości powtarza jedynie, że trwają prace analityczno-koncepcyjne, ale czy i kiedy projekt zostanie upubliczniony, nadal nie wiadomo. Podczas jednej z konwencji rząd PiS zapowiedział wprowadzenie tzw. premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Takie rozwiązanie stosuje jeden ze skandynawskich krajów. Przyznawana jest tam premia za szybkość, jeśli kolejne dziecko urodzi się nie później niż 30 miesięcy od urodzenia poprzedniego. To urlop rodzicielski można wydłużyć nawet o rok. Pomysłu jednak nie wprowadzono w życie. Likwidacja NFZ.
W umowie programowej Andrzeja Dudy z 2015 roku mogliśmy przeczytać, że wtedy jeszcze jako kandydat na prezydenta domagał się likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecna głowa państwa obiecywała zmiany systemu opieki zdrowotnej z poparciem prezydenta, które będą opierać się na założeniu, że pacjent jest zawsze w centrum uwagi. Postulował także odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia. Lekarze mają leczyć, a nie liczyć. Fatalna instytucja, jaką jest NFZ, powinna być zlikwidowana. Co z tego zostało? Nic. Rząd swojego czasu miał pomysł powołania Urzędu Zdrowia Publicznego, który zakładał połączenie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, części profilaktycznej należącej do NFZ, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Centrum do Spraw AIDS oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Nowa instytucja miała pojawić się już w 2018 roku, jednak po uzgodnieniach wewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia pomysł powrócił do etapu analizy założeń projektu. Później utonął gdzieś w szufladach i już do niego nie wracano. Ustawa frankowa. Pomoc frankowiczom stała się jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Dlaczego? Temat nabrzmiał w wyniku styczniowego czarnego czwartku, czyli skokowego umocnienia się franka szwajcarskiego. Politycy wyczuli nastroje społeczne i zaczęli obiecywać poszkodowanym pomoc. 15 maja 2015 roku Andrzej Duda przyjął delegację ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu, które zrzesza osoby mogące posiadać niezgodne z prawem umowy kredytowe w obcych walutach. Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej złożył wtedy obietnicę, że jeśli zasiądzie w pałacu, w pierwszych 3 miesiącach urzędowania prześle do parlamentu prezydencki projekt ustawy, która zmusi banki do przewalutowania tzw. kredytów walutowych na złotówki po kursie z dnia podpisania umowy. Co z tych zapowiedzi zostało? Ustawa frankowa to najlepszy przykład na to, jak słowa z kampanii zderzają się z twardymi rachunkami ekonomicznymi. Po zapowiedziach i pierwszych projektach, które to na barki banków zrzucały koszty przewalutowania kredytów, ustawę prezydenta najpierw skrytykowali eksperci, później zmiażdżył ją Związek Banków Polskich i sam Narodowy Bank Polski, uznając pomysł za taki, który nie może być realizowany w żadnym systemowym państwie. Słowem, wyliczenia kancelarii prezydenta były, zdaniem ekspertów, nierzetelne i wzięte z sufitu. Później, bo w 2017 roku projekt schowano do szuflady, a frankowicze musieli wyjść na ulicę, aby prezydent znów sobie o nich przypomniał. Następnie nastąpił serial pod tytułem Przesuwanie w czasie obrad komisji sejmowej, która miała się zająć nowym projektem ustawy. Dopiero 15 lipca 2019 roku prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy, a raczej to, co z pierwotnego pomysłu pomocy frankowiczom zostało. Jaki jest problem? Ta ustawa zawodzi w każdym swoim aspekcie. Równe dopłaty dla rolników. Zrównanie unijnych dopłat dla rolników to temat, który wciąż jest żywy w polskiej polityce. Po 5 latach prezydentury Andrzeja Dudy, który zapowiadał równe traktowanie przez Unię polskich rolników, wciąż w tym temacie jest wiele do zrobienia. Rolnicy twierdzą, że również są członkami Unii Europejskiej, więc też należą im się dopłaty. Takie, jakie biorą rolnicy francuscy czy niemieccy. Jednak po 5 latach niewiele w tym zakresie się zmieniło. W kampanii parlamentarnej PiS do tego tematu powrócił. Średnio rolnik otrzymuje 200 euro, a unijny 260. Zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że rolnicy otrzymają pełne dopłaty do hektara, była zapewnieniem, że polskie władze w negocjacjach w Brukseli tę sprawę będą stawiały jako priorytet. Jak się domyślacie, wcale tak nie było. Likwidacja śmieciówek. 5 maja 2015 roku kandydat na prezydenta Andrzej Duda podpisał wraz z Solidarnością umowę programową, w której czytamy, że polityk zobowiązuje się do wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem. Myślę, że nie trzeba rozwijać tego tematu, bo już każdy, kto tylko chce sprawować jakiś publiczny urząd w Polsce, mówi, że wyeliminuje śmieciówki, a te cały czas są, tak jak były i pewnie będą.
Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!